Halo? Dobry wieczór, jak pani ma na imię? Dobry wieczór, Małgorzata, kłania się z Legionowa. Wieczór. Witamy, pozdrawiamy całe Legionowo. Tak, dziękuję. Proszę pana, nawiązując do poprzedniej rozmowy poprzedniczki, chcę panu powiedzieć, że ja w takim związku nieformalnym żyję od 21 lat i uważam, że tak jak poprzedniczka, z uwagi na nasze polskie prawo, to żeby łatwiej żyć, to należy po latach chyba zalegalizować związek właśnie w różnych sytuacjach. Ja z obecnym partnerem po przeżyciu tylu lat dorobiliśmy wspólnego majątku i z uwagi na jego niebezpieczną pracę teraz jestem zmuszona zaformalizować związek z tego tytułu, że na przykład nie daj Boże na nieszczęścia, wypadku lub śmierci, ja od tej nieruchomości muszę odprowadzić niesamowite pieniądze. I tylko i wyłącznie dlatego, tak? I tylko i wyłącznie dlatego pani decyduje się na taki krok. Tak, bo uważam, że mamy charaktery dobrane i gdyby nie ta sytuacja, to myślę, że dalej byśmy żyli w tym związku nieformalnym. Czyli tak naprawdę ludzie są w błędzie, jeżeli myślą, że osoby, które nie mają ślubu, żyją bez sakramentu, bądź też bez cywilnego papierka, że oni nie chcą wziąć jakby za siebie odpowiedzialności. Myślę, że tak, dlatego że to nie ma chyba reguły. Tu najistotniejszy jest charakter człowieka i dobranie się z drugą osobą. No bo przecież pani bierze odpowiedzialność za drugą osobę, decydując się teraz na taki krok po to, żeby jakby zapobiec tej sytuacji, która nie daj Bóg mogłaby zaistnieć. Tak, dokładnie. Dobrze, bardzo pani dziękuję. No dziękuję, pozdrawiam.